Miałam problemy z pracą. Kulisy zwolnienia Beaty Olgi Kowalskiej z TVP. Beata Olga Kowalska, ulubiona aktorka polskich widzów, znana z roli Dorotki Wezłowej w kultowym serialu Rancho, wciąż budzi wiele emocji swoją karierą. Niedawno wyszły na jaw zaskakujące kulisy jej rozstania z Telewizją Polską kilka lat temu. Wszystko przez udział w kontrowersyjnym programie rozrywkowym. W ostatnim wywiadzie dla Jastrząb Post gwiazda zdradziła szczegóły tego, dlaczego straciła pracę w publicznej telewizji. Jak się okazuje, główną przyczyną był właśnie jej angaż w pewnym głośnym show. Miałam trochę problem rzeczywiście w tym czasie z uczestniczeniem, z graniem, z pracowaniem w Telewizji Polskiej. Ale jakby sama ta telewizja mnie wycięła, dzięki temu mojemu programowi, wyznała Kowalska. 57-letnia aktorka doskonale radziła sobie w roli gospodyni kontrowersyjnego programu i mimo wszystko nie żałuje swojej decyzji o wzięciu w nim udziału. Miałam problemy z pracą. Był taki moment, że rzeczywiście tak było. Ale ja w ogóle tego nie żałuję, stwierdziła w rozmowie z portalem. Choć gwiazda nie podała nazwy samego show, to jedno jest pewne, jej ówczesny występ nie spotkał się z aprobatą władz TVP. W rezultacie Beata Olga Kowalska musiała pożegnać się z publiczną stacją, dla której grała w wielu popularnych serialach przez długie lata. Niezależnie od kontrowersji wokół udziału Beaty Olgi Kowalskiej w tajemniczym show, nie można odmówić jej wielkiego talentu i prawdziwego uroku scenicznego. To właśnie te cechy zapewniły jej tak dużą popularność wśród polskich widzów. Kowalska zaczynała karierę już ponad 30 lat temu, debiutując w filmie Lepiej być piękną i bogatą. Z czasem pojawiała się w wielu popularnych serialach, takich jak Klan, Samo życie, Na wspólnej, Na dobre i na złe czy Plebania. Przełomem okazała się jednak dopiero rola energicznej Doroty Wezłowej w Ranczu, to dzięki niej zyskała prawdziwą rozpoznawalność i sympatię widzów. Trudno nie zauważyć, że ta charyzmatyczna blondynka ma prawdziwy dar do ról komediowych. Jej umiejętności aktorskie z powodzeniem uzupełnia świetne poczucie humoru i naturalny wdzięk. Czy to właśnie te cechy zadecydowały o jej angażu w kontrowersyjny program rozrywkowy? Widzowie z pewnością chętnie zobaczą Beatę Olgę Kowalską w kolejnych ciekawych rolach. Niewykluczone, że aktorka powróci także do prowadzenia własnego show, w końcu ma już spore doświadczenie jako gospodyni. Choć jej kariera w TVP dobiegła końca, to z pewnością nie był to jeszcze koniec jej zawodowych wyzwań. Przyszłość zapewne pokaże, że ta utalentowana gwiazda zasługuje na więcej szacunku niż jej okazano w publicznej telewizji. Niezależnie od powodów rozstania Beaty Olgi Kowalskiej z Telewizją Polską, jedno jest pewne, ta charyzmatyczna aktorka pozostaje w doskonałej formie i z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy widzów swoimi występami. W branży filmowej i telewizyjnej Kowalska uchodzi za osobę niezwykle pracowitą i ambitną. Nie boi się podejmować różnorodnych wyzwań, a jej wszechstronny talent pozwala jej wcielać się w bardzo różne role. Raz jest zabawną Dorotką Wezłową, innym razem prowokacyjną gospodynią kontrowersyjnego show. Nie można więc wykluczyć, że niedługo zobaczymy ją w całkiem nowej, nieoczekiwanej odsłonie. 57-letnia dziś gwiazda ma przed sobą jeszcze długą karierę, w trakcie której może nas nieraz zaskoczyć.
Jednego możemy być pewni, z pewnością nie zabraknie jej pomysłów na utrzymanie zainteresowania publiczności. Niektórzy krytycy twierdzą nawet, że to właśnie występ Kowalskiej w kontrowersyjnym show tak naprawdę pomógł jej zatrzymać się w świadomości Polaków. Wcześniej kojarzono ją głównie z rolami czarujących, ale nieco mdłych charakterów kobiecych. Udział w głośnym programie rozrywkowym odsłonił zupełnie nową, bardziej prowokacyjną stronę tej aktorki. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce Kowalska ponownie zabłyśnie na małym ekranie, dając popis swojego niepowtarzalnego talentu komediowego. A być może znów nas czymś zaskoczy? W świecie show biznesu takie niespodzianki zdarzają się bardzo często. Wydarzenia związane z zakończeniem współpracy Beaty Olgi Kowalskiej z Telewizją Polską pokazują, jak bardzo zmieniły się czasy dla polskich gwiazd. Dzisiejsze realia rynku medialnego znacznie różnią się od tych, w których aktorka zaczynała karierę ponad 30 lat temu. Dawniej zatrudnienie w TVP było dla większości artystów celem samym w sobie i gwarantowało względną stabilizację zawodową. Dziś celebryci mają o wiele więcej możliwości rozwoju kariery, nie ograniczając się tylko do jednej stacji. Wpływa na to między innymi rosnąca liczba stacji prywatnych, portali streamingowych oraz mediów społecznościowych. W tym kontekście decyzja Kowalskiej o podjęciu kontrowersyjnego wyzwania staje się o wiele bardziej zrozumiała. Aktorka doskonale wyczuwa trendy rynkowe i rozumie, że dla utrzymania zainteresowania widowni, trzeba nieustannie podejmować śmiałe kroki. Jej udział w skandalizującym show mógł być więc świadomą próbą wzmocnienia własnego wizerunku. Niezależnie od motywacji, postawa Kowalskiej zasługuje na uznanie. W czasach, gdy kariera gwiazdy może być bardzo krucha, ta doświadczona aktorka nie boi się iść pod prąd i manifestować swojej niezależności. Jej sytuacja pokazuje również, jak wiele mogą stracić artyści przez zbytnią pruderyjność i brak odwagi medialnych decydentów. Współczesne trendy rynku rozrywki są bezlitosne, widowiskowość, skandal i kontrowersja sprzedają się coraz lepiej. Być może los Kowalskiej w Telewizji Polskiej okaże się przestrogą dla następnych pokoleń celebrytów. Zatrudnienie w publicznej stacji już nie gwarantuje bowiem takiej stabilności jak kiedyś.